Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavka, a dzisiaj spójrzcie jaki mam dla Was samochód z piękną linią. Jest to Hyundai i40, czyli można powiedzieć trochę taka konkurencja, może Passat Audi A6, bo taki samochód między pośredniej wielkości między tymi dwoma autami. Coś mniej więcej, jakbym powiedział, Mondeo, nie największy sedan jaki jest, czy tam kombi, ale też nie taki mały jak A4 na przykład. Cóż o tym wozie, pewnie widzicie, ma bardzo fajny kolor, według mnie taki ciemny błękit, bardziej ocean. Dobre wyposażenie, no i przede wszystkim jest też w sedanie i ma świetny jeden dodatek, o którym zaraz zacznę Wam mówić. Zacznijmy jak zawsze od początku, od silnika. Jest to poszukiwana benzynka 2 litry GDI, 177 albo 180 koni, silnik dobry, w porządku, nie ma tam o nich jakichś złych opinii. Jest to sześciobiegowy manual i rocznik 2013 pierwszej rejestracji z przebiegiem 193 tysiące, no czyli niecałe 20 rocznie. Wyposażenie fajne, jak wspomniałem przed chwilą, z przodu mamy Big Xenon, czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Oczywiście ma też ciekawszy dodatek, czyli kamerkę i Wam, że tak powiem, patrzy na pasy ruchu, duży plusik. Jak widać, są również przyciemniane fabryczne szyby. Zobaczcie, jak to się wszystko fajnie komponuje. Ten wóz ma naprawdę bardzo dobrą linię. Jest taki no sedan, troszeczkę można powiedzieć coupé, nie jest taki typowy, ten wielki tyłek obcięty, tylko ta linia troszeczkę wygląda bardziej jak w A5, bym tak powiedział. Fajnie się ten zazębia, wąski mały słupek z tą czarną, też przyciemnianą oczywiście, małą szybką na błotniku. Wygląda to naprawdę nieźle. Spójrzcie sobie jeszcze tak, lekko długo słońce na tylnej klapie i zderzaku oświetla. Pokazuje, jak ten lakier fajnie się prezentuje. No i wóz jeszcze na pewno z tyłu ma kamerę cofania, to Wam powiem. Lampy są też w technologii diodowej, więc wygląda to ładnie. No i dwie rury. Dwie rury jednak robią robotę. Naprawdę symetria w samochodach jest bardzo ważna według mnie, a tutaj tak mamy i to nie jest taki fake jak już w nowoczesnych autach teraz, że macie niby dwie rury, a tak to naprawdę jest to plastik i leci tylko z jednej. Tu macie dwa prawdziwe wydechy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dzięki czemu ten samochód fajnie futurystycznie wygląda, jest teraz dość tak słonecznie, tego nie widzicie, ale wóz ma dach panoramę. Spójrzcie, tylnia klapa. Znaczy tylnia klapa, tylnia szyba jest czarna, teraz się wszystko odbija. Dach również jest czarny, jak widzicie teraz. I fajnie to w Hyundai przemyśleli, że ten element również zrobili czarny, tak samo jak i tutaj. Więc ten wóz wygląda dzięki temu według mnie bardzo nowocześnie. Spójrzmy jeszcze z góry, wygląda jak taki samochód z przyszłości, jakby nie miał praktycznie tego dachu, bo ta linia tej panoramy przechodzi w tą tylnią czarną szybę i tutaj też ta szyba jest tak delikatnie u góry przyciemniona, więc wygląda jak taki samochód trochę z prospektów. Technicznie mówię, jest w porządku, ładna opona, nie wiem który rok mięsa, nie pamiętam który rocznik, zaraz spojrzę, 21, więc nie są to stare opony, albo ewidentnie ktoś mało na nich jeździł. Z tyłu jeszcze są nowe tarcze z klockami plus nowe zaciski, więc duży plusik. Dostęp jest bezkluczykowy. Na kramce od kierowcy macie taki czarny punkcik, którym naciskacie, otwieracie samochód. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No stylistyka. Bardzo mi się ta linia nadwozia podoba, boczna, przód. Wiadomo, jak to w autach troszeczkę koreańskich. Dosyć takie strzeliste, przeciwgielne i strzeliste lampy, ale też oczywiście, jak widać, podejdę sobie do lampy z przodu. Macie tutaj taki paseczek LED. Miałem parę tych Hyundai'ów i40, chyba ze 4 sztuki. Wszystkie dość szybko się sprzedały, bo to naprawdę jest samochód mniej popularny niż na przykład SUV, ale bardzo dobrze wyważony cenowo, więc każdy, kto chce go sobie kupić, może go mieć na przykład w porównaniu, no bo jakiegoś samochodu niemieckiego około 20, nawet 15 tysięcy taniej, jeżeli mówimy na przykład o Audi, no nie mówię o jakichś tam markach na przykład francuskich, ale nie oszukujmy się, Hyundai jednak zdobył tutaj u nas w kraju dość dobrą renomę między innymi takim samochodem jak i30, i20. Teraz na potwierdzenie moich słów spójrzcie sobie, nowy zacisk, nowe tarcze, więc poprzedni, przyszły właściciel na pewno tego nie musi sobie robić. Klimka jest sprawna. No i cóż jeszcze, no
chyba to wszystko. No, ja się jaram, kolor świetny, linia też. I wcale jakby tutaj zmienić mu znaczki. Myślę, że nawet marki takie droższe by się nie powstydziły tego projektu nadwozia. I nagrywamy wnętrze. Zacznę wam od tego pięknego, wielkiego, panoramicznego dachu. Naprawdę robi robotę. Oczywiście skórzane fotele, przód, tył. Są też grzane. Zaraz sobie spojrzę, czy są elektryczne. Proszę, są elektryczne, więc można sobie wygodnie naprawdę poprzestawiać. Pewnie słyszeliście, jak tutaj się ustawiają. Boczek prezentuje się nieźle, nie jest zużyty. Proszę, 4 elektryczne szyby, tu też taka skórka. No i przy okazji lustereczka, jak widać. Ładnie się do wysokości składają. Cóż, deska. Deska też tak specyficznie wykonana, bo jak to w modelach Toyoty, moglibyście spokojnie przerzucić kierownicę na prawą stronę i sprzedawać ten samochód w krajach, gdzie jeździ się po prawej stronie. Nie, po lewej stronie jezdni. Jest taka, jak można powiedzieć, symetryczna. Tutaj fajnie, bo mamy duży, kolorowy wyświetlacz radio, nawigację i jeszcze oczywiście, co ważne dla coraz większej puli osób, podłączenie telefonu przez Bluetooth. Już wam włączam również kamerę cofania. Proszę bardzo, widać z tyłu merolka. Wyłączmy to jeszcze na chwilę. Czujniki parkowania oczywiście będą piszczeć, bo już jesteśmy bardzo blisko. Tutaj jest hamulec ręczny z autoholdem. Przydaje się to oczywiście, jeżeli lubicie sobie na światłach stanąć na luzie. Klima, automat, jak widać, temperaturę sobie ustawiacie co do Celsjusza pojedynczego, nawet połówki. Oczywiście też fajnie, że Hyundai nie zapomniał o klientach z Polski i my nie mamy po polsku. Tu macie również kolorowy wyświetlacz. Podobają mi się te takie niebieskie, niebiesko-białe podświetlenia. Nie męczą oczu, dobrze wyglądają. Tutaj jeszcze macie przyciski otrzymania pasa ruchu, tempomatu, obsługi radia i odbierania tych połączeń. Cóż, tutaj automatyczne światła przeciwdzielne. No i jeszcze przycisk do otwierania klapy. Nie będę teraz otwierał, żeby nam się po prostu podczas filmu nie otworzyła. Czy jeszcze warto wspomnieć o wnętrzu? No, powiedziałem wam o przebiegu i ogólnie te wnętrza są, powiem wam, tak nowocześnie zaprojektowane, sprytnie. Na pewno te niebieskie przyciski jeszcze te 10 lat temu robiły na klientach wrażenie, którzy kupowali po prostu ten samochód jako nowy. Jeszcze mogę wam pokazać, żeby zasłonić sobie tą albo otworzyć dach. Ale zamknijmy, niech nam tutaj nie będzie gorąco i spójrzcie, w Audi się wysuwa od tyłu, a tutaj pyk do środka, bajerek i już auto jest troszeczkę chłodniejsze. No jeszcze rzeczywiście lusterko z fotochromem. Czy coś miałem wam jeszcze pokazać? Ewentualnie mogę wam pokazać Navi, jakiś adres, ostatnie cele podróży, zobaczymy. Prum, widać, pokazuje tutaj mapę, mapa działa, więc też duży plusik, dostęp bezkluczykowy, kluczyk macie sobie tutaj w ręku, odpalacie go z przycisku start, stop. Dobra, o, jeszcze ładnie się mapa wczytała. To by było na tyle, jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście może być to komentarz lub możecie je zadać przez maila i moje media społecznościowe, czyli Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że możecie moją ofertę sprawdzić na mavkarautomoto.pl, tego co jest już wystawione, albo po prostu dopytać, bo kilka samochodów zawsze mam w wystawieniu w zanadrzu.
No i cóż, pamiętajcie, że każdy samochód u mnie jest opłacony, możecie sobie kupić gwarancję do roku czasu i również to, że jeżeli pojazdu nie macie jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach przywożę go Wam na lawecie. A jeżeli samochód z firmy się sprzedał, mogę oczywiście Wam poszukać kolejnego na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.